Maliny jesienne, 21 lipca 24. Trochę nawadniane sposobem gospodarczym. Pompa ruska, dwie linie kroplujące na rząd szeroki na ponad metr. Odległość rzędów to jest odległość taka, że agregat na wiosnę, agregat uprawowy, ciągnikowy mi się mieści w malinę. Nie jestem jakimś dużym plantatorem. Mam 4 rzędy po 65 metrów. Z obszaru 11 arów. Z 5 lat temu miałem 2 tony, nie, nawet więcej niż 5 lat temu. 2 tony 250 kilo. 21 lipca. Malina pięknie kwitnie, zawiązuje. Pszczółki pracują. Zaczyna być czerwona. Nie będzie to na deser. Może trochę. Nastawiam się na skup. Tylko, że jeżeli znowu zaczną z cenami kombinować, na razie u nas 9 zł. A jak będzie, zobaczymy. W zeszłym roku przy 3,50 skończyłem zbiór, resztę poszło dla ptaszków. Malina się już trochę wyłożyła. Bo wysokość, no bym powiedział, to przerasta mnie. Malina na wiosnę, 3 rzędy było przykryte włókniną, 1 rząd nie przykryty, wysokość rzędu, no i plonu można powiedzieć, jest trochę mniejsza niż w tych, co były przykryte, które bardziej przed mrozem ochronione. Ogólnie może mróz był mniejszy niż w okolicach Opola, bo tak minus 4 jednej nocy. No i tak to wygląda na dzień 21 lipca. Zawiązków w ciul, jakbym powiedział. Zobaczymy, jak będzie. Największy problem to jest, żeby tylko nie obniżyli ceny.